budując kolekcję monet, kolekcję numizmatyczną, chcielibyśmy, żeby monety, które w tej kolekcji się znajdowały, były w jak najlepszych stanach, były piękne, najlepiej mennicze. Jest to trudne z wielu powodów, między innymi ze względu na dostępność tych monet. W przypadku monet obiegowych wiele z nich po prostu zużyło się w obiegu. A druga kwestia to jest kwestia finansowa. No nie ma co tutaj ukrywać, monety w takim menniczym stanie no kosztują zazwyczaj o wiele więcej niż monety wytarte. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, ostatnio pokazywałem Wam fajne monety austro-węgierskie. Dzisiaj zrobimy taki odwrót o 180 stopni. Pokażę Wam monety, które są w stanie tragicznym. Tak trzeba wprost sobie o tym powiedzieć. Natomiast one są o tyle dla mnie ciekawe, że to są monety, które były kupowane, słuchajcie, w zasadzie po cenie złomu. Lub około tej ceny, czasami troszeczkę poniżej, czasami lekko powyżej. Natomiast są to monety, które są rzadsze ze względu na rocznik, na wizerunek, na typ. No i wiecie, czasami jest tak, że kupujecie jakąś monetę, na którą polujecie, wydaliście na nią sporo pieniędzy i macie frajdę, a czasami jest tak, że w worku ze złomem znajdziecie coś, co kosztuje 11 zł i też potrafi Wam to, jak to się mówi, zrobić dzień. No bo macie, tak jak miałem na przykład tutaj z tą jednofrankówką, taki wycieruszek, ale nie ukrywam, że miałem sporo frajdy i cieszyłem się mocno, że właśnie coś takiego się znalazło. Dzisiaj 5 monet francuskich i pokażę Wam, co też takiego złomowego na przestrzeni ostatnich lat do mnie trafiło. Słuchajcie, na początku pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne materiały. No i napiszcie mi w komentarzu, myślę, że co takiego najciekawszego właśnie gdzieś w złomie udało Wam się wygrzebać. No a my, słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy od najstarszej. Tutaj mamy Napoleona. No i byłem zaskoczony, przegrzebując gdzieś worek z monetami francuskimi, że właśnie ten wizerunek się trafił. Zapłaciłem za tą monetę 20 zł. No i myślę, że tyle mniej więcej jest ona warta. Nie ma się co czarować. Stan, jak widzicie, jest fatalny. Rocznik praktycznie nieczytelny, no a to w moim ocenie, jeżeli nie da się rocznika odczytać, no to chyba taką monetę dyskwalifikuje. No, natomiast no jest Napoleonek. Jak uważam, za 20 zł, prawie tyle co srebro w tej monecie zawarte. Całkiem ok. Dalej mamy jednofrankówkę. Jednofrankówka, która na pozór wydaje się monetą zwyczajną. Monety Ceres często trafiają się gdzieś w zestawach takich srebra francuskiego, natomiast ta jest o tyle ciekawa, że jest to, słuchajcie, moneta z roku 1949, czyli mamy tutaj okres II Republiki. I słuchajcie, ta moneta, żeby było śmiesznie, zapłaciłem za nią 11 zł, tak? Czyli no, zdecydowanie mniej niż srebro w niej zawarte. I to, co jest ciekawe, no to i ten Napoleon, i ta Ceres, to są, słuchajcie, monety w srebrze próba 900, tak? Czyli no, warte troszeczkę więcej, licząc po złomie, niż w zasadzie wszystkie, które tutaj widzicie, to jest srebro próba 900, niż te najczęściej dostępne monety z siewczyni. Postaram się Wam tutaj pokazać, o jakiej monecie mówię. O, najczęściej monety francuskie to jest srebro 835, 5 gramów. To jest właśnie, o, tak ta moneta wygląda. No jeżeli w takim zestawie monet traficie właśnie coś takiego, no to moim zdaniem tylko się cieszyć. Więc mamy kolejną monetę i teraz przeskoczymy sobie, te dwie sobie zostawię na koniec, przeskoczymy sobie do tej monety. No i słuchajcie, kolejna moneta to jest 50 centów, Napoleon. No i to też jest ciekawostka, bo to jest, słuchajcie, rocznik 52, czyli jedyny rocznik, w którym ta moneta była bita. No i znowu, gdzieś w zestawie wygrzebana kosztowała mnie, o ile dobrze pamiętam, 11 zł. Czyli można powiedzieć, że jakbym chciał ją przeliczać na srebro, no to kosztowała drogo, bo prawie chyba dwa razy tyle co moneta. No ale umówmy się, że jest to cena symboliczna. Moneta jest w stanie, jak widzicie, fatalnym. Nie? Była pogięta, jest tu pokiereszowana. No, absolutnie do kolekcji się nie nadaje. To jest, jak to się mówi potocznie, taki trup. Natomiast no, za jakąś symboliczne parę złotych jak najbardziej jest ok. Kolejna moneta bardzo mocno wytarta. To jest, słuchajcie, 1 frank, ale z Ludwikiem Filipem. No i to jest 1841, moneta jest, da się odczytać rocznik, portret jest mocno wytarty. Natomiast powiem Wam, jak oglądałem generalnie ceny tych monet, no to nawet w takich stanach, no nie kosztuje tyle, co ja za nią zapłaciłem, a zapłaciłem za nią 14 zł poniżej ceny samego
samego srebra. No jak widzicie, te ceny, które tutaj podaję, to jest coś, co może sprawiać jakąś tam frajdę, ale to absolutnie nie jest ani żadna sprawa związana z lokowaniem, ani z pieniędzy w srebro, ani żadna sprawa związana z kolekcjonerką, bardziej po prostu takie ciekawostki, które gdzieś tam udało się trafić. No i na koniec, słuchajcie, perełka, można powiedzieć, bo to jest moneta, za którą zapłaciłem 40 zł w momencie, gdy kruszec zawarty w tej monecie kosztował jakieś 30 chyba 4, tak jakoś tam mniej więcej było. Czyli też mamy stosunkowo niedużo ponad. Natomiast stan tutaj mamy już fajny, jak na ten typ monety. Oczywiście nie jest to ani jakiś EF, ani stan, nie wiem, no nie jest na pewno mienniczy, to jest oczywiste. Ani drugi, ani trzeci, może trzy minus, coś takiego. Natomiast jak sobie sprawdzałem ceny tych monet, to nawet w takich stanach, no one kosztują odpowiednio. Myślę, że około 150-200 zł. No więc tym bardziej, jak wygrzebiecie coś takiego w złomie za kwotę 40 zł, no to nic, tylko się cieszyć. To, co jest w przypadku tej monety ciekawe, to to, że tych monet po prostu nie ma. Ja, słuchajcie, nigdzie jeszcze u nas w Polsce, gdzieś tam, czy na giełdach, czy na ogłoszeniach, po prostu tej monety nie widziałem. Za granicą, owszem, tak, da się ją kupić. U nas ciężko, no i udało mi się taką sztukę wygrzebać, jeszcze na dodatek praktycznie w cenie złomu, więc jak najbardziej jestem z tego zadowolony. Do tego wszystkiego jeszcze tutaj bym dołożył jedną monetę, którą też udało mi się kiedyś wygrzebać w zestawie. Ona już nie kosztowała tyle co złom, bo zapłaciłem za nią 35 zł, to jest pół franka 1830, więc dlatego nie jest jakby tutaj w podstawowym zestawie położona, ale też jest to moneta, która, no uważam, że kwotę, którą za nią zapłaciłem, no to jest bardzo dobra kwota. Patrząc, ile te monety kosztują, mamy tutaj Karola X, no też rzadziej spotykana moneta. Także słuchajcie, dzisiaj taki materiał troszeczkę z taką ciekawostką, można powiedzieć, złomową. Dajcie mi znać, jak to wygląda u Was, czy mieliście do czynienia z tego typu monetami, czy może udało Wam się coś ciekawego w takim złomie właśnie wygrzebać. Jestem ciekaw, czekam na Wasze komentarze. No i słuchajcie, zapraszam Was na kolejne filmy. To na dzisiaj wszystko. Dzięki. Cześć.